Siemano, witajcie, z tej strony Kifi i gramy sobie w GTA i nowy tryb Power Play, który jest genialny, naprawdę genialny i pierwszy raz gram w tak dużo osób, bo jest chyba 11 osób z tego co wiem, kurczę, czy nawet więcej, czy nawet 6 na 6 jest, także jest genialnie, ponieważ ja grałem w 4 osoby i ten tryb jest fajny, w ten tryb można grać chyba już nawet od 2 osób, jest to tryb adwersarza nowy, w którym w końcu dodane są jakieś nowe rzeczy, typu jakieś nowe mody. Nie jestem w ogóle gotowy do gry, więc czekam, tylko ktoś nam wybiera stroje. I chyba jesteśmy pół na pół? Nie, coś po prostu się nie załadowało. Okej, a więc czemu ten tryb jest genialny? Także już możecie słyszeć, że jest to coś, czego Rockstar jeszcze nigdy nie wypuszczał, czyli tak naprawdę w końcu dodane coś nowego, bo zedytowane mapy, jakieś nowe umiejętności i tak dalej. Zaraz wam będę wszystko mówił, jak to działa. To na przykład działa jak odurzenie, tylko że chyba przeciwna drużyna też akurat to poniosła, więc podnoszenie marihuany działa jak odurzenie w ten sposób. Musimy się po prostu zabijać, tak? Ale mamy specjalne umiejętności, które możemy zbierać. Oj, chyba mi nie idzie, chyba mi nie idzie. Pierwszy raz grałem w tak dużą ilość osób, 4 maksymalnie osoby, jak grałem to było spoko, naprawdę spoko i co najlepsze, naprawdę opłaca się. Ja wam teraz wstawię screena z 4 osoby, grałem 4 rundy, miałem chyba tam około 60 czy 50 killi i dostałem naprawdę chyba 55 tysięcy i 7 KRP, więc jestem pod wrażeniem. Gdzie jest naprawdę dużo fajnych uwolnień, spowolnienie, no nie? I wszystko jest spowolnione i teraz możemy w slow motion przez jakiś czas strzelać. Dobra, zabiłem go, okej, udało się. Okej, kolejny padł. Co jest? Ty, przeżyłem? Jak to, jakim cudem to przeżyłem? Nie mam pojęcia. Zabiłem go jeszcze na koniec. Słuchajcie, te umiejętności są świetne, a najlepiej chciałbym wam pokazać umiejętność bestia, która jest tutaj po środku w tych umiejętnościach. Dobra, zabity. Ponieważ no wtedy jesteśmy takim koksem jakby. Dobra, odurzmy ich trochę. Jeśli my zbieramy tę umiejętność, to oni są uderzeni, jeśli oni, to my. Dobra, jest umiejętność bestia, ja ją zbiorę. Zobaczycie, co tutaj się wtedy dzieje. Ktoś jeszcze spowolnienie włączył, więc genialnie. Akurat nie mogę chyba, jak jest spowolnienie włączone, to nie mogę podnieść. Dobra, jest, będę bestią. Dobra, teraz zmieniam się w bestię, mogę skakać, mogę biegać. Słuchajcie, to jest po prostu coś dla mnie pięknego i każdego mam na strzała. Przez jakiś czas oczywiście to jest, więc to nie jest tak na stałe, ale i tak jest to super. Patrzcie, obijam jednego, drugiego. Mogę skakać wysoko, mogę włączyć niewidzialność sobie jeszcze, ale nigdy z tego nie korzystam, bo uważam, że samo to już jest OP. Halo, halo, kto tu się teleportował? Co to za lagi? Dobra, no i kończy nam się bestia, więc niestety zgon. Także rozgrywka naprawdę fajna i opłacalna pod względem doświadczenia i kasy. Chciałbym tutaj zagrać, jeszcze nagrać odcinek, nie wiem, może z Umirem albo z kimś. Na razie jestem sam i cieszę się bardzo, że tyle osób jest, bo teraz to dużo szybciej pójdzie, bardziej dynamiczniej. Tak to naprawdę trwało, to chyba około 15 minut, żeby zrobić te 40 kili, ale uważam, że teraz będzie szybciej dużo. To oczywiście jest łącznie. Chodź tu. Ogólnie moim kluczem do zwycięstwa jest znalezienie snajperki. Jak znajduję snajperkę, to ja po prostu każdego mam na strzała. Nawet można minigana znaleźć, wszystko. Wiadomo, to ma swoje jakieś ograniczone i ustalone ammo, bo to by było zbyt OP. Dobra, leżysz. Ale jest masakra, jak jest tyle osób. Tak, będę znowu bestią. Uwielbiam tą grę. Jeszcze spowolnienie, także idealne połączenie jak dla mnie. Zobaczcie, jak to wygląda pięknie. Nie no, tryb kozak. Cieszę się, że w końcu Rockstar dodał coś nowego, naprawdę nowego, a nie dodał kilka map i samochody. Naprawdę jakiś nowy tryb i ja bym chciał zobaczyć, jak gracze modyfikują ten tryb. To by było coś pięknego, jeśli gracze mogliby robić takie rzeczy. Ale wiadomo, że Rockstar pewnie nie pozwoli na to. A szkoda. Przeciwna drużyna włączyła ten tryb odwrócenie i teraz jest myszka odwrócona. Ciężko się strasznie steruje. Więc może... O, zabiłem kogoś. Ciężko się naprawdę steruje, więc czekam, aż to się skończy. Okej, już jest normalnie. I runda wygrana. W ogóle te efekty dźwiękowe, gdzie tu jakieś takie są, gościu gada i tak dalej, no widać, że to nie jest tryb zrobiony na odwal się, tylko naprawdę fajny. Dobra, zbierzmy odurzenie. Dobra, niech ten ziomek zbierze. Niech odurzy przeciwną drużynę. O, tamta drużyna też zebrała. Zawsze pierwsze, co zbierałem, to jest odurzenie, bo na początku na mapie nie ma dużo tych
power-upów. Dobra, zabity. Z minigana sobie postrzelam, to by było dobre. Marsz z minigana. Jeszcze kolejny tu jest, tak? Z minigana kolejny, okej. Padł ze snajperki. Uwielbiam snajperki. Kolejny ze snajperki. No ja po prostu ze snajperki to jestem kozak w tej grze, nie? Kolejny. Kolejny. Kolejny, kurde, jak ja go zdjąłem. Kolejny, dawać, jeszcze tam jest jeden. Kolejny, kurde, jak ja koszę z tej snajperki, aż się sam sobie dziwię, no. Czemu by nie wykorzystać. Kolejny, jeszcze ze spowolnieniem, to jest genialne. Bestia kontra bestia będzie. Dobra, zabity. Przydałaby się snajperkę znowu znaleźć, bo już mi się skończyła ammo. Zgiń, przepadnij, w gówno wpadnij. O nie, odwrócenie, odwrócenie. Teraz, w takim momencie, gdy ja już go kończyłem. Nienawidzę odwrócenia myszki. Dobra, zabity. To gin. Dobra, zginął. Zabiłem go. Kolejna runda zwycięska. Dobra, zabiłem go. Kurde, kolejny. No, to, no i lecimy. No bestii to w ogóle nie ma co, nie ma podjazdu, kurde, nikt. Jestem szybki, skoczny i silny. Dawaj, kolejny. Trzech. Tam jest kolejny, lecimy po niego. Jeszcze go chcę zgarnąć, go chcę jeszcze zgarnąć. Dobrze. Wow, 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 zmieniłem się w locie. Z powrotem w człowieka. Dobra, tu ktoś jest, o nie, on ma minigana. Z buta, ach, ludzie tego nienawidzą. Czekajmy, rzuciłem im tam granat, może nikt nie zauważył. Tak jest, już zabity. Kolejny, kurde, ale ich siekam. Dobrze, padł. Dobrze, zabity. Pięknie. Dobrze, kolejny, chcę snajperkę, dajcie mi snajperkę. Jest. Kurde, ale zabiłem go nawzajem. Jest, leżysz. Uwielbiam, jak jest spowolnienie snajperka, to wszystko, czego potrzebuję. Chyba nawet minigana nie chcę, chcę, kurde, snajperkę. Leżysz. Minigun kontra snajperka, wybieram snajperkę. Kolejny, leżysz, dobra. I wygrana runda. Okej, runda czwarta, jak na razie ciśniemy ich 4-0, więc jeśli dobrze pójdzie, będzie to już ostatnia runda i byłoby w sumie super, gdyby to była ostatnia runda. Standardowo odurzenie, oni też pewnie nas odurzą zaraz. I lecimy, ja jadę trochę od tyłu, może ich zaś. Czy mogę tutaj wejść na górę? Mogę, kurde, tylko nie wiem, czy to był najlepszy pomysł. Chyba nie był. Padł. Kolejny. Dajcie mi kolejnego. Dajcie mi kolejnego, mam minigana. Leży, okej, byłem pierwszy. Leży, kolejny, dawać. Leży. Wow. Okej, leży. Kurczę, ten minigan nawet do odległości jest dobry. Ile ja już zdjąłem? Seria zabójstw. Ale widzę, że trochę osób, nawet sporo osób powychodziło, jak na początku było 12 osób. To jest właśnie problem tych trybów, że ludzie wychodzą, bo im się, nie wiem, nudzi. A tak się nie robi, no kurde, jak się zaczyna coś, to się to kończy. Dobra, tam jest. Dajcie mi go. Jest. Mam go. No, Fioletowi już raczej bez szans, no, jak tyle osób powychodziło od nich z drużyny. Szkoda, kurde, bo fajnie się grało. Ale wiesz, tak to jest z tymi gimbusami. Jak ktoś dostanie w dupę, to od razu wychodzi. Masz tu, kurde. Zabity, jeszcze nie zrespiony, już zabity. Kurde, no ale dostałem raka, za którymś razem dopiero, ale no to nic. I teraz zdecydowanie już dłużej będzie trwać ta rozgrywka, no bo 20 kili na dwóch, a nie na sześciu, tak jak było poprzednio. No to już jest trochę dłużej. Ale myślę, że sobie radzę. Zabity. Tam są jego stopy. Wow. Zabity.
No teraz to już masakra, bo w ogóle wszyscy od niego z drużyny wyszli, tylko on sam został, żeby on tylko nie wyszedł, bo to już będzie w ogóle lipa. Wow, jeszcze to tak jadę. No kurczę, aż mi szkoda typa, no nie? Chociaż w sumie rozgrywki całej mi szkoda, bo fajnie się gra, jak jest dużo osób. Ale zabity. Przelećmy się do niego. Myślę, że prędzej niż go zabijemy tyle razy... O, sam skoczył do wody? Nie, skoczył tylko na dół. Prędzej niż go zabijemy tyle razy, to on sam... Sam skoczył do wody, to ja też skoczę. Co się stało? Co to? Bestia dostała raka. Zobaczmy, ile hajsu dostaniemy. Zobaczcie, 55 tysięcy i 8 tysięcy RP, więc jeszcze więcej chyba niż poprzednio dostałem. No szkoda, że tyle osób wyszło, na pewno byłoby dwa razy tyle, bo czym więcej osób, tym więcej ten. Ale to nic, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że więcej jeszcze się tego pojawi, bo tryb jest genialny i do zobaczenia się ma. Cześć!